Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. Pracowitość, miłość do roślin. Tak jak no już wielokrotnie powtarzałam, że o ogrodach nie myślę tylko wtedy, kiedy śpię. Jak się w nocy przebudzę, to od razu tu planuję i po prostu... No nie wiem, myślę, że jeżeli odkryje się w sobie tą pasję, tu jest ważna pasja, systematyczność, pracowitość, umiłowanie tych roślin i po prostu postępowanie, żeby rosły jak najlepiej. Nazywam się Tomasz Barański i zapraszam dziś Państwa serdecznie na niezwykłe spotkanie. Gościem podcastu Skarbiec Angory jest Danuta Młodźniak, znana projektantka i założycielka wielu wspaniałych ogrodów w Polsce i na świecie. Na świecie niekoniecznie, ale wiem, że Niemcy inspirowały się, kiedy prowadziłam te wszystkie realizacje na ogrodowisku. Było bardzo dużo odwiedzających z Niemiec, ze Stanów i widziałam to później po klientach, którzy do mnie pisali, że też z zagranicy udało mi się zaprojektować. Niezwykła sprawa. Witam serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie. Jesteśmy no właśnie w niezwykłym miejscu, pod Tarczynem, ogrodowisko. To jest takie pani no najmłodsze dziecko, można powiedzieć. Tak, najmłodsze i największe. Jest to ogród pokazowy, który składa się z wielu innych ogrodów, takich, czyli jest podzielony na pokoje. I każdy może znaleźć tutaj dla siebie coś interesującego, inspirację, ponieważ tematyka tego ogrodu jest bardzo różnorodna, jest bardzo zadbany, bo dbamy naprawdę o to, jest naszym oczkiem w głowie, jest naszym marzeniem. Od 2004 roku było to nasze największe pragnienie, żeby kupić gdzieś w pobliżu naszego miejsca zamieszkania właśnie ziemię i móc tutaj tworzyć. Czyli nasze marzenie o niekończącym się ogrodzie, gdzie miejsce do sadzenia nigdy się nie skończy. No mówi pani ziemia, od razu się to kojarzy trochę z rolnictwem, tak, i z przyrodą, z pogodą. Dzisiaj pogoda nas trochę zaskoczyła. Niska temperatura, śnieg, ale to jest kwestia paru dni i myślę, że jak słuchacze podcastu Angory, czytelnicy tygodnika Angora będą czytać ten nasz wywiad, naszą rozmowę, to już będzie piękna wiosna, ludzie wyjdą do swoich ogrodów i zacznie się to takie ogrodnicze, ogrodowe szaleństwo. I teraz mam pytanie do pani. Skąd się to wszystko bierze? Mówię o emocjach związanych z uprawianiem ogrodów, z ogrodnictwem ogólnie. Myślę, że każdemu jest potrzebny impuls, bo zauważyłam, że ludzie, którzy w ogóle nie mieli nigdy nic wspólnego, ale na przykład małżonek zaczął, i też bardzo się wciągnęli, szczególnie dotyczy to panów, bo zaobserwowałam nawet na ogrodowisku, gdy dziewczyny robiły sobie ogrody i jak pochwaliliśmy, że pan coś pomógł, od razu za parę lat okazało się, że już oboje działają w ogrodzie, więc to się bierze stąd, że myślę też, że wielu ludzi jakby świadomie zauważyli, że ogrody jednak leczą. I psychicznie, i fizycznie, bo sama miałam takie listy dziękczynne z podziękowaniami, że dzięki pani wyleczyłem się, albo uratowała mi pani wręcz życie, bo leczą z depresji, z różnych innych chorób, także dla osób niepełnosprawnych, jeśli ten ogród jest odpowiednio przygotowany, potrafią sprawić, że ci ludzie czują się potrzebni, że mogą rozwijać swoją pasję, a myślę, że jest to najlepsza pasja na świecie. Ogrody i wszystko, co z ogrodami jest związane, czyli i te zwierzęta, pszczoły, motyle, zapachy, grzebanie w ziemi, taki kontakt manualny po prostu no, uzdrawia ludzi i to po prostu niesamowicie wciąga. I to już jak ktoś pójdzie, to już idzie Przepad. Po prostu na amen. Tak. No to grzebanie w ziemi często dotyczy ludzi, którzy wcześniej się nigdy tym nie zajmowali. Kończyli jakieś studia, zajmowali się jakimiś biznesami i nagle... Są lekarzami? Czy... Tak. Nagle pojawił się jakiś dom za miastem i nagle ich trafiło, mówiąc brzydko. Zna pani pewnie setki takich przykładów, no, takich tak, historii. Po prostu tak. Nasz portal kiedyś powstał no, dawno temu, bo w 2010 roku. I to był taki, można powiedzieć,
Facebook, Instagram tamtych lat. Mhm. Bo pamiętam te miliony odsłon. Nasz ogród w Komorowie ma 13,5 miliona odsłon, te wszystkie wątki. Tak. Więc to po prostu liczby i ilość odwiedzających była tak niesamowita, że nas po prostu zaskoczyło. Ja 3 lata to prawie nie spałam, żeby nadążać za potrzebami. Ludzie pytali o to, o tamto. Po prostu tworzyłam te artykuły, żeby w kółko nie pisać tego samego, nie odpowiadać na te same pytania, to linkowałam do miejsc i po prostu wciągnęli się. Taki był głód wiedzy, tak było mało innych źródeł. Potrzeba była, potrzeba była taka. No ogrodnictwo jakby, ja starałam się wzorować na najlepszych, bo od 2004 jeździłam na Chelsea Flower Show. Później po prywatnych ogrodach rozmawialiśmy z ogrodnikami angielskimi, pytaliśmy, a co to jest, tu coś wisiało z rurkami, a co to jest, domek dla pożytecznych owadów, to Bóg, mąż już 38 modeli domków dla pożytecznych owadów, czyli ta wiedza, o której my nie wiedzieliśmy, bo nasz poziom jakby ogrodnictwa był niski i tak zawsze byliśmy do tyłu, bo tylko jałowce z lasu i tak dalej. I jakieś tam inne krzaczki i skalniaki w kształcie kopca. A dopiero jakby zaczęliśmy też pokazywać ludziom, na czym to naprawdę polega. Jakie rośliny są fajne, a które po latach się wyrzuca, no bo nie są długowieczne, albo nie warto ich sadzić, bo nie są efektowne. Więc staraliśmy się pokazywać to wszystko, co widzieliśmy i przekładaliśmy to na nasz grunt, robiąc ogrody, pokazując realizację, jak to się robi, co z czym sadzić i tak dalej. I co warto. O tych sprawach warsztatowych, takich konkretnych radach będziemy jeszcze rozmawiać. Mhm. Natomiast, żeby ta nasza rozmowa miała pewną taką historię, pewien rytm, ja muszę teraz panią zapytać o początek tych zainteresowań, tej pasji, która stała się pani taką właściwie no, życiową drogą. Od czego to się zaczęło? Kiedy po raz pierwszy pomyślała pani, że może ja będę żyła z tego, że może ogrody będą moim zawodem, moją pasją? No to powiem tak. Za rok będę obchodziła 50-lecie tej swojej pasji, która stała się również zawodem, ale początki były takie. No właśnie też właśnie to, trochę to chodzi o ten impuls. Mając 13 lat, czyli koniec podstawówki, każdy nastolatek decyduje, kim chciałby zostać, albo jeszcze nie wie, no to też jakby idzie wtedy do ogólniaka i potem się zastanowi, prawda? I ja tak samo, ja nie wiedziałam, kim chcę zostać, a był to rok chyba 74, tak, bo w 2024 będę miała 50-lecie. I wtedy nie wiedziałam, kim chcę zostać, więc poszłam do ogólniaka. I w ogólniaku na parapecie pracowni, ja chodziłam do matematyczno-fizycznej, pracowni chyba matematycznej właśnie, stały kaktusy, bo to znane było, że w szkołach zawsze każdy musiał przynosić jakiś kwiatek i w tej pracowni stały same kaktusy. Ja siedziałam i tak nosem w tych kaktusach i tam sobie dłubałam, tu odpadło jakiś tam kawałek tej echinopsisa, bo to był echinopsis, tu gdzieś jakaś opuncja się ułamała i tam się tam coś tam podkradło, zapytało się i tak dalej i zaczęłam do domu sobie znosić te kaktusy. I chodzi o to, że po prostu wpadłam w kolekcjonerstwo. Zapisałam się do Polskiego Towarzystwa Miłośników Kaktusów i też w tych kolejnych klasach ogólniaka byłam trochę takim ekspertem, bo już zaczęłam się interesować roślinami doniczkowymi, kupować książki, oczywiście o kaktusach też. I panie nauczycielki bardzo mnie lubiły, bo tam wszystkim tam radziłam, co tam z kwiatkami i tak dalej. Nauczycielki więc, tak, ale tata był nieufny. Mówił, tak, że z kwiatków jedzenia... Już z kwiatków jeść nie będziesz. Dokładnie. Tak. No bo tata był praktykiem. No, w tych czasach tylko były kwiaciarnie. Nikt ogrodów nie zakładał i płacąc jeszcze komuś. Każdy sam sobie coś tam zrobił. A ja od razu po prostu już tam ściągałam, wtedy był działkowiec chyba tylko. Nie było takich jakichś wykwintnych pism, tylko taki prosty działkowiec i tam były zawsze ogłoszenia
sprzedam lilie orientalne, sprzedam tam coś. Ja zaczęłam się właśnie też interesować innymi roślinami, a też różne starsze panie, które przewinęły się, że tak powiem, przez moje życie, były też ogrodniczkami, takimi zapalonymi kolekcjonerkami. Dwie takie panie były w moim życiu i po prostu od nich dostałam sporo kwiatów i zaczęłam już nie tylko doniczkowe, tylko to już ogrodowe. I tu trzeba powiedzieć, że opowiadamy o miejscowości Brok. Tak, opowiadamy o Broku. To jest pewnie jakieś 100 kilometrów od Warszawy w stronę tam. Tak, niedużo, tak. I tam był ogród mojej mamy. Znaczy to nie tyle mojej mamy, co mojej babci, bo myśmy mieszkali razem z babcią. Mówimy o tym moim jakby pierwszym ogrodzie, bo teraz mam już czwarty ogród. Pierwszy ogród, ale ja oczywiście... Tam się wszystko zaczęło. Tak, tam się wszystko zaczęło. Jako 19-latka zaczęłam się interesować budownictwem. To było dziwne. Na odległość potrafię rozpoznać tytanowe rynny czy tytanowy dach. To wśród kobiet 20 lat temu to było dziwne. I namówiłam tatę, żebyśmy kupili działkę. Bo wtedy było tak, że na wieczyste użytkowanie i razem cała rodzina postawiła dom i to był już mój taki pierwszy własny ogród, gdzie nic nie zależało tego, że czy ja mogę tu coś zrobić, czy nie. Bo to jest najgorsze, jeżeli ogrodnik z pasją ma ograniczenia, stąd marzenie o niekończącym się ogrodzie. Bo jeśli jest zbyt mały, to każdy pasjonat z czasem odczuwa deficyt. To bym nie chciał w filozofię za bardzo wchodzić, ale tak filozoficznie rzecz ujmując, zawsze są jakieś ograniczenia chyba. No ograniczenia są fizyczne, bo ja już jestem w takim wieku, że już zaczynam odczuwać kiedyś non stop do 11 w nocy i każdy listeczek na swoim miejscu. Ciężka fizyczna robota. Tak, ciężka fizyczna praca, ale myślę, że ogrodnik jak się napracuje, to dopiero wtedy jest szczęśliwy. Że ogrodnicy nie lubią leżeć, po to są ogrodnikami, że właśnie opiekują się tymi roślinami i z daleka potrafią odróżnić, że ta roślina, że coś jej dolega i że ona czegoś potrzebuje. Ja tak mam, że jak widzę cisa, który już taki trochę czarny wygląda, to już wiem, że są na nim miseczniki. I od razu już tam grzebie i tak dalej. Albo coś jest leciutko przywiędłe. Niektórzy tego nie zauważają. I że natychmiast wymaga wody, bo za chwilę będzie już moment, kiedy nie da się już odwrócić tego. Czy można wskazać taki moment jakby szczególny w tej pani zawodowej karierze? To była ta chwila, kiedy zaczęła się pani pokazywać w programach telewizyjnych, kiedy zaczęła pani pierwsze książki swoje pisać? To znaczy tak, mój ten drugi ogród w Broku, który właśnie był razem z rodzicami w tym domu naszym rodzinnym, tak już trochę się rozniosło, że mamy taki ładny ogród i zaczęła do nas przyjeżdżać, jak to się wtedy nazywało, lokalna telewizja, telewizja Warszawa czy coś takiego. I były VOD może. VOD. I pierwsze moje takie jeszcze, kiedy nie byłam mężatką, to były dwa wywiady w VOD-zie i pokazywane na płycie gramofonowej, ustawiane kaktusy, one się obracały, była ta cała kolekcja kaktusów, bo ja miałam 200 kaktusów, taką szklarenkę i było też już w ogrodzie też mnóstwo ciekawych roślin, które również pokazywali. Czyli została pani taką lokalną celebrytką, tak, można powiedzieć. No coś takiego, bo już jak gmina wiedziała, że telewizja przyjeżdża, to jak kogoś chcieli pokazać, to ja ten taki... osobliwość brokowska. Tak, także chętnie przyjeżdżali, no bo no myślę, że ładnie wyglądający ogród z ciekawymi roślinami zainteresuje nawet osobę, która teoretycznie ogród z ogrodnictwem nie ma nic wspólnego. No chyba patrzeć na piękno jest lepiej niż na jakiś śmietnik czy coś w tym stylu. Później, no to już zawodowo, kiedy już robiłam ogrody dla klientów i przeprowadziliśmy się do Warszawy, to drugie miejsce w konkursie Muratora na najpiękniejszy ogród w Polsce i później za kilka lat konkurs Pisma Ogrody, kiedy miałam pierwsze miejsce na najpiękniejszy ogród w Polsce, inny zupełnie, z zapożyczonym krajobrazem w Wilanowie, gdzie na teren ogrodu wchodziły łabędzie
I był to ogród, w którym mieszkał później wiceambasador Holandii i powiedział, że jeszcze nie widział takiego trawnika. Ja znam ogrody holenderskie i są piękne. Są nieduże, ale przy tych szkółkach naprawdę bardzo piękne. Więc dla nas to był bardzo duży komplement. I ogród też wyszedł piękny, bo wyszedł taki biało-zielony i taki bardzo elegancki. Mm. A skoro o nagrodach mowa, myślę, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć o tej nagrodzie, z którą dla wielu jest pani, z którą jest pani przez wiele osób kojarzona. Mhm. Jedna z pani realizacji, ten pani dom w Komorowie, tak, tak. To jest jeden ze 100 najpiękniejszych ogrodów na świecie. Trafił do tak. takiego wydawnictwa tak. prestiżowego. No i był też pokazywany przez Caroline Moulet, też ona ma największy profil, wtedy miała na Facebooku, więc ona też jeździ z wycieczkami po angielskich ogrodach, a bo każdy się pyta, jak ja tam trafiłam, prawda? Po prostu pokazując te zdjęcia w internecie, zostałam zauważona. I ja absolutnie nie zabiegałam o to, to było ogromne wyróżnienie, bo po prostu obok naszego ogrodu, który jest w kategorii mały ogród formalny, są wybitni światowi projektanci, złoci medaliści Chelsea Flower Show, więc dla mnie to po prostu to tak jakby, nie wiem, gwiazdka z nieba spadła zupełnie, ale faktycznie ogród jest wybitny. Pani chyba w ogóle ma taki charakter, że nie zabiega pani o splendor, nie. o popularność. To muszę naszym słuchaczom Skarbca Angory powiedzieć, że o tę rozmowę ponad 2 lata zabiegałem. Nigdy nie było jakiejś okazji, nie miała pani czasu, pisała pani kolejne książki. W wielu przypadkach ludzie sami dzwonią do dziennikarzy i chcą opowiedzieć o swoim pomyśle, o swojej jakiejś tam realizacji. A tutaj było zupełnie odwrotnie w naszych relacjach. Tak, no po prostu... Jest różnie. No, jeśli coś potrafisz, to po prostu myślę, że cię zauważą. I nie pchaj się na afisz. Po prostu taką wyznaję zasadę. Wspomniała pani o różnych realizacjach, nawet oglądając te programy z Maji Popielarskiej. Są tam pokazywane pani różne wielkie, piękne realizacje. No, piękne wille, gdzieś tam pewnie jakiś Konstancin, najbogatsze tam podwarszawskie miejscowości. Tak, no, ale takie rezydencje. No, tam są, wie pani, to nie chodzi o to, żeby liczyć komuś pieniądze, ale jak ktoś ma tak piękny ogród, no to trzeba się liczyć z tym, że to jest, że to są ludzie niezwykle majętni. Proszę opowiedzieć, to był dla pani ciekawy okres życia, po prostu praca w usługach, można powiedzieć. No, tak sobie myślę, no trochę trzeba się użerać z tymi ludźmi. Różne zachcianki, różni inwestorzy, ktoś ma pieniądze, ma różne humory. No tak to sobie wyobrażam. Mogłaby pani to jakoś tak w skrócie opowiedzieć o tych latach? No myślę, że to dużo zależy od charakteru projektanta. No, może im człowiek starszy, tym się staje mniej cierpliwy. Widzę to po sobie teraz, że już tak mniej tych realizacji przyjmuję, ale wtedy myślę, że byłam na tyle pomysłowa i cierpliwa. Mój mąż to już w ogóle jest mega cierpliwy i on jako główny kierownik tej całej realizacji to... Po prostu myślę, że zgodzi się z każdym klientem, a ja starałam się też dostosować i wiele było takich projektów, które były zakończone i zaakceptowane, a mimo wszystko potrafimy czasami w trakcie realizacji podpowiedzieć lepsze nawet rozwiązanie, bo wynika ono z jakichś niedogodności tej działki, czy z innych powodów, jakichś widoków, o których nie wiedzieliśmy, niekorzystne, które trzeba zasłonić, więc my to po prostu potrafiliśmy rozwiązać i doradzić w trakcie. I myślę, że no tu mówimy o tych jakby zamożnych klientach, ale też i mniej zamożnych. Wcale to nie oznacza, że zamożny to tylko, bo czasami no traktują, że jak zamożny to wszystko może i wszystko może zdobyć, ale a jak, w jaki sposób? Jeżeli chce mieć ładny ogród, no to musi skorzystać. Sam nie ma czasu, będzie się grzebał. Także nie jest to nic gorszego, że ktoś zleca komuś. Ja ogród. Mówiąc zamożny, wywołałem ten temat przede wszystkim dlatego, że najczęściej wiąże się to z dużo większą działką. Te realizacje, które miałem okazję zobaczyć, no to były wręcz takie wielkie ogrody. No żeby to wszystko zaprojektować, obsadzić, no to są miesiące pracy fizycznej i projektowej. Nie,
nie, projektowej to niekoniecznie. Mhm. Jeżeli robi się projekty techniczne, no to wymagają wielu załączników i przekrojów i tak dalej, rysunków technicznych. Ja robię bardzo szczegółowe projekty koncepcyjne z wizualizacjami malowanymi ręcznie w akwareli, natomiast... Sama pani to wszystko? Nie, mam, miałam, znaczy teraz mam jedną panią asystentkę, ale miałam dwie i specjalnie były dobierane pod kątem wybitnego odwzorowywania roślin, że jeżeli maluję jeżówkę, to to wygląda jak jeżówka. Więc zależało mi na bardzo wysokim poziomie tych projektów. A teraz takie pewnie już są programy komputerowe. Tak, są, ale to ja cały czas robię tak. To manualnie. Znaczy w AutoCadzie cały ten szkielet, że tak powiem, ogrodu, ale malowanie jest ręczne. Tutaj taki był wątek, ja bym trochę go podrążył, bo mówi pani, że coś pani proponuje klientce, klientka ma pewnie swoje, czy klienci wymagania. I to tak wszystko płynnie zmierza do końca, aż mi się nie chcę wierzyć, że tam nie iskrzy i nie ma sytuacji, no, że nie ma takiego porozumienia stuprocentowego. Nie, no, czasami najgorsze jakby może nieporozumienia wynikają z braku jakiejkolwiek wizji przez zamawiającego, że na zasadzie sam nie wie, czego chce, prawda? No, no jeżeli myślę, że generalnie no, cieszę się dużym zaufaniem i jeśli i takim autorytetem, no jednak no, osiągnęłam tutaj w Polsce i już jakieś światowe wydawnictwa o nas też słyszały. Więc... Potwierdzam, nawet tygodnik Angora dzisiaj przyjechał do pani, to jest wyznacznik już naprawdę. Tak, no ale mam również wydany nasz ogród w Stanach, w Anglii, jeden i drugi, obydwa już były równolegle właśnie. No to myślę, że to jest bardzo, bardzo duże. W tym, co pani robi, wydaje mi się, że niezwykle ważnym elementem jest wyobraźnia. Bo ja jestem no, takim prawie laikiem, jeżeli chodzi o ten obszar, ale wiem na przykład, że trzeba sobie wyobrazić za kilka lat, jakie to drzewo będzie wysokie, albo jeżówki, w którą stronę urosną, albo że cis będzie no, dzisiaj. Nie wiem, w którą stronę, tylko z czym posadzić, żeby ładnie wyglądały. Zimolubne, ciepłolubne, w cieniu, od strony północnej, od strony południowej. To jest olbrzymia wiedza, ale ta wyobraźnia właśnie, w którą stronę to drzewo pójdzie, że za chwilę nie będzie miejsca obok. To też, ale trzeba zrozumieć potrzeby tej rodziny, dla której się projektuje. I to jakby proces projektowania poprzedza szczegółowa analiza. Ja opracowałam taką ankietę, gdzie właśnie są wszystkie te potrzeby. Różne są pytania i już wstępnie klient określa swoje potrzeby, no bo jeden ma taką rodzinę, drugi ma psa, trzeci ma troje dzieci, czwarty jest już w podeszłym wieku i potrzebuje spokoju, wyciszenia i te wszystkie potrzeby określa się. I dopiero ja jakby rozplanowując te wszystkie elementy ogrodu, a ta cała wyobraźnia to jest dopiero na końcu, te elementy ogrodowe, placyki wypoczynkowe, grille, place zabaw dla dzieci, stawy i tak dalej. Funkcjonalność przede wszystkim. Tak, ubiera się dopiero w tą roślinność, która ma się zmieniać i ma rosnąć, ma czegoś nie zasłaniać lub ma coś zasłaniać, więc jakby roślinność jest takim też narzędziem, które powoduje, że wydobywa się urodę czegoś lub zasłania się coś brzydkiego. I to wszystko, no to jest takie... Taki organizm, że musi się to wszystko zgrać, zazębiać i wtedy efekt jest znakomity. A jeszcze bardzo ważna sprawa, znajomość roślin, bo same studia, no niestety, nic nie dadzą, bo po prostu spotkałam wiele takich osób po studiach, które te limy od tiarelli nie umiały odróżnić. Dla nich to było jedno i to samo. Czyli no, bardzo małą wagę na studiach przywiązuje się do takiej praktyki poznawania roślin. Wkłada się w głowę tylko barwinek i tak dalej, jałowce płożące, bo wydaje mi się, że za mało wykładowcy jeżdżą po prostu w świat. A gdybym tak zapytał, to może takie trochę toporne pytanie. Jaka jest pani ulubiona roślina? Bukszpan? O, kiedyś tak, bez bukszpanu. Może nie tyle nawet bukszpan, forma kuli, topiary generalnie. Czyli takie angielskie klimaty. Kula, stożek,
jakieś, teraz to już rozwijam się w takie talerze, jeden na drugim, piętrowe. Staram się zamieszczać takie elementy, bo one jakby utkwiły mi bardzo w pamięci w angielskich ogrodach, a poza tym w zimie wyglądają bardzo efektownie i ogród wtedy nie jest pusty, kiedy się tam już później wszystko zetnie. Wielu ludzi, którzy wyprowadzają się z miast, kupują sobie jakieś nieduże działki, jakieś segmenty, bliźniaki i tam pierwsza rzecz, którą muszą zorganizować, to żywopłot. Tuja dominuje w polskim krajobrazie, ale są... No, dominowała, ale ogrodowisko to myślę zmieniło bardzo. Są ludzie, którzy zastanawiają się, cis czy grab? No, to, ale no, to dwie różne, dwa różne światy, bo cis jest zimozielony, długowieczny, elegancki, a grab jest rośliną liściastą. Ja bym powiedziała cis czy buk, bo ja wolę buki. Liście jak, przebarwiają się. Liście są skórzaste, mniej choruje, bo grab trochę ma tam różnych na sumieniu, trzeba go tam pryskać od różnych tam szpecieli i innych rzeczy, a buk wydaje mi się jest efektowniejszy, bo jest zimą liście są miedziane, a grab wydaje mi się, że wygląda jak spalony, bo takie suche liście, po prostu tak jakby z ogniska. O, proszę bardzo, mamy przez okno widok na buka, tak, który wygląda... Jeszcze ma te liście. Tak, jeszcze ma liście i są takie właśnie koloru miedzianego, także bardzo to stosuję tutaj nawet w naszym ogrodzie. Cały różany, cały ogród wgłębiony jest podzielony żywopłotami z buka. No buk, grab, choina kanadyjska, cis, irga błyszcząca, ostatnio pęcherznica Little Devil, która ma liście koronkowe, bordowe aż do końca grudnia. Więc mnóstwo, wybór jest spory. Tak, mając tak duży ogród, mogę eksperymentować. Zawsze eksperymentowałam, bo to, co ja sprawdziłam w swoim ogrodzie, mogłam przekonać klienta, zaproponować i byłam przekonująca właśnie w tym, bo wiedziałam, o czym mówię. Tutaj wspominała Pani o portalu Ogrodowisko, o tej swojej w pewnym sensie misji. Wieloletniej misji organizowania pewnej społeczności ludzi, którzy uwielbiają grzebać w ziemi. Tu chyba trzeba też powiedzieć o pewnych takich polskich zapóźnieniach. Przez to, że mieliśmy te zamknięte granice, żyliśmy w tym PRL-u, trochę te różne rozwiązania ogrodnicze, ogrodowe nam uciekły. Nie byliśmy w stanie tego dystansu zmniejszać. Tak, myślę, że przełom w Polsce zaczął się od momentu, kiedy ludzie zaczęli wyjeżdżać do Niemiec. Bo pamiętam nawet, jak moja mama pracowała w rejonie dróg publicznych i tam oni obsadzali te jakieś, no nie autostrady, tylko te drogi powiatowe. I zaczęły właśnie już skądś tam przyjeżdżać właśnie tuje kuliste, jakieś świerki srebrne. Więc, a tego przecież u nas nie było. No, ja pamiętam, jaki tam był ten pierwszy ogród ze skalniakami, ale o żadnych topiarach to ja nie słyszałam. Więc tak, to jakby moda z Niemiec, bo oni jednak też dużo do przodu w porównaniu z Polską. I od tego się zaczęło. I no i oczywiście weszliśmy do Unii, no to zaczęliśmy jeździć wszędzie i podpatrywać też. A ja no co wszystko fotografowałam i co tylko tam podpatrzyłam, to z Holandii bardzo dużo. Mój styl jakby ten danusiowo-ogrodowiskowy wziął się też w znacznej mierze z Holandii, z ogrodów holenderskich. Były sytuacje, kiedy rozstała się pani ze swoim klientem, kiedy zupełnie wasze wizje się rozmijały? Tak, no były takie momenty. Tak, no takie jakieś niedokończone projekty czasami. Że tylko w fazie jakby wstępnej. Ale co, przechodzi pani do porządku dziennego. Takie rzeczy w tym biznesie się zdarzają. Tak, a czasami sama też rezygnuję na początku. No bo jeżeli klient przedstawia mi tam jakby swoje wizje i to niekoniecznie jest jakby zgadza się z moim podejściem. No chociażby nawet wiele razy wyszłam z ogrodu, kiedy musiałam położyć tą szmatę znaną. Czyli agrowłókninę, którą ja zwalczam od początku istnienia ogrodowiska i podałam lepsze sposoby, czyli ewentualnie tektura i dopiero ściółka. Chodzi o utrzymanie wilgoci, tak? W glebie. Dlaczego nie szmata? Dlatego, że szmata po prostu niszczy... gleba to nie jest ziemia, tylko w glebie żyją organizmy, miliony różnych organizmów.
Nawet kiedyś gdzieś był taki artykuł angielski, miałam te wszystkie nazwy tych organizmów, które tam żyją. No ale są to miliony, więc to po prostu ludzie sobie nie zdają sprawy, że zakrywając to, odcinają dostęp powietrza i przecież roślinie, a nie tylko organizmom, oprócz wody potrzebne jest też powietrze w glebie. Potrzebna jest próchnica, potrzebna jest odpowiednia struktura tej gleby, którą to, ta szmata niszczy. I niektórzy się obrażali na mnie, że ci, co kładą szmatę, to nie są ogrodnicy, tylko szmaciarze. No bo po prostu no, dla mnie nie jest ogrodnikiem ktoś taki. Jeżeli po prostu niszczy, to co powoduje, że rośliny będą zdrowo rosły. A przecież w ogrodzie nie chodzi o naszą wygodę, tylko o to, że jeżeli zainwestujemy w te rośliny, kupimy je, no to żeby one się prawidłowo rozwijały, a nie żeby zrobiło się klepisko i zgnilizna pod tą szmatą. Po prostu nawet na glebie takiej zwięzłej, gliniastej, to rośliny umierają, bo jest opieńkowa zgnilizna korzeni na przykład. Gościem Skarbca Angory jest dzisiaj Danuta Młoźniak, znana projektantka i założycielka wielu wspaniałych ogrodów. Rozmawiamy o ogrodach, wielkiej pasji, która dotyka i wyzwala wielkie emocje. No, myślę, że w dziesiątkach tysięcy Polaków, czy ludzi na całym świecie. To jest niezwykle energetyczna sprawa. Mówiła Pani o glebie, o agrowłókninie, ale też nie możemy zapominać o różnych zwierzętach, gryzoniach, różnych stworach, które żyją w tej ziemi, na której rosną nasze piękne byliny, rośnie trawa. No, temat bardzo szeroki, na przykład krety, nornice. Co Pani myśli o tych stworzeniach? Ja mam tu krety, po prostu trzeba żyć z nimi w zgodzie. Gorzej jest w małym ogrodzie. Polowaliśmy na kreta, złapaliśmy go i syn siedział na krzesełku i czekał, aż zacznie kopać i może go jakby wydobył na wierzch i wywieźliśmy. No to w tym małym ogrodzie wykopał nam nawet tam, gdzie jest rynna, ten upust rynny, to po prostu wykopał nam kopiec piachu. No to nie mogłam sobie pozwolić, żeby w najpiękniejszym ogrodzie w Komorowie i w jednym ze stu na świecie, no żeby po prostu był zniszczony i przekopany, ale tutaj mamy kopce, mamy nornice, które mi tutaj mogę pokazać, krokusy leżące, bo zjadają nam cebulę. Po prostu no... Przyroda, element... Trzeba się z tym pogodzić. My tutaj nie pryskamy na nic. Po prostu myślę tak, że rośliny żyjące w zdrowej glebie i mające dobrze, potrafią się same obronić. Stąd zachęcamy ptaki, bo tu mąż przeczytał, co ile dla sikorek może być budka i na każdym tamtym słupku w tej odpowiedniej odległości zrobił nowe budki, bo w zeszłym roku mieliśmy dwie budki, to w jednej były dwa pokolenia sikorek. No to po prostu musi być jakaś równowaga biologiczna w ogrodzie i zniszczenie pewnego tego elementu w tym łańcuchu powoduje, że całość nam runie. Więc myślę, że tutaj no to tylko z tymi kretami one nie mają jakby naturalnych wrogów, chyba że ktoś ma takiego pieska, który tam poluje i kopie, jak one się nazywają, takie, jak terrier czy coś takiego. No tak, jakieś tak, myśliwskie. Jakieś myśliwskie. No tak ogólnie mówiąc, no każdy chce żyć, prawda? Tak, w przyrodzie... ślimaki są, jak się nie lubi ślimaków, no to będę najwyżej hosty sadziła w donicach, bo są ładne do lipca, a po lipcu już są obżarte przez ślimaki. No po prostu no nie da się. Pani teraz, jak rozmawiamy, opowiadała o różnych swoich doświadczeniach, podróżach, inspiracjach. To miejsce, w którym teraz się znajdujemy, czyli ogrodowisko, ten taki ogród pokazowy, może być i pewnie jest inspiracją z kolei dla wielu innych ludzi. Pani swoje dzieło życia przedstawia, pokazuje innym. Tak. Tak to działa chyba. Tak, tak. No, tu jest taka różnorodność, że po prostu na każdym zakręcie coś zaskakuje. A to jakieś tam mebelki. No generalnie to ogród w Komorowie to jest glamour, czyli lustra i tam takie, tam wszystko na swoim miejscu. Natomiast ideą tego ogrodu jest ogród z odzysku. Recykling wszystkiego, co gdzieś tam było używane, a u nas odnajduje nowe życie, czy w postaci rzeźby, czy w postaci drzwiczek do czegoś, czy w postaci płaskorzeźby, czy w postaci rzeźby,
czy no, stolika i tak dalej. No różne po prostu, a to jakiś tam ze Starachowic fabryki zdobyty komoda taka z szufladkami, która była w przychodni zdrowia i karty tam były te zdrowia. No, kilka hektarów powierzchni, tak, także sporo to miejsca jest. U nas jest. Przepiękne są właśnie takie elementy, które no po prostu mają życie, a też jak opowiadam o różnych rzeczach, które tu się znajdują i budowlach, no to jest w tym, w każdym tym detalu jest historia. Ja to wszystko oprowadzając ludzi opowiadam i to po prostu to zawsze takie dostaję dreszcze, jak opowiadam jakąś taką historię, która jest związana z ludźmi. Mhm. I to jest tam lata 50. czy coś i no to jest całe moje takie... I przyjemność, i to, że właśnie te rzeczy mają duszę. Ogrodnictwo, ogrody to no, cztery pory roku. Taki mamy klimat w tak. Polsce. Cztery to już teraz tak nie wiadomo. No co? Właśnie o to chciałem. Teraz mamy zimę do dzisiaj. O to chciałem zapytać. Z jednej strony, jaka pora roku jest dla pani takim czasem szczególnym, najbardziej ulubionym? Mam dwie takie pory. Jedna pora to zupełnie mnie zaskoczyła, bo zawsze nie lubiłam jesieni. Jesień to była dla mnie takim przedsionkiem zimy, kiedy właśnie w ogrodzie nie można za bardzo robić nic. No można tam planować, książki pisać i tak dalej i patrzeć, no ale no to było dla mnie nielubiane, a teraz w tej chwili dzięki temu ogrodowi, który jest bardzo kolorowy, październik, listopad, kolekcja astrów, gdzie w większości ogrodów już jest szaro-buro, no to u nas jest wtedy najpiękniej, no i przebarwiające się drzewa. A druga pora roku to jest wiosna, taka majowa, kiedy to wszystko bucha i taka piana zielonych liści się pojawia na bukach i no to kwitną tulipany. To lubi każdy, natomiast taki przednówek to jest taki czas, kiedy liże pani rany po zimie, sprawdza co przemarzło, co wypadło i tak dalej. Jak to znaczy, wygląda? Znaczy to jest takie trochę nerwy są właśnie przez tą niepewność pogodową, bo kiedyś to ta pogoda była bardziej przewidywalna, a teraz no styczeń 15 stopni, rośliny pobudzone do życia, więc jest to jakby taki właściwie ciąg zmartwień o te rośliny. Bo my tu mamy na te wszystkie kordyliny egzotyczne, tam formium, czyli tęgosze z Australii, Nowej Zelandii, rośliny, mamy zbudowany specjalny namiot i to tak biegamy, bo nieraz już zaczynamy wystawiać, a tu raptem w kwietniu wychodzą, że będą straszne mrozy. I po prostu to takie ganianie z tymi roślinami, a to są dużych rozmiarów. Więc teraz przeciągamy ten termin wystawiania, już po prostu czekamy, już jak naprawdę się to ustabilizuje. W jaki sposób ta dokonująca się na naszych oczach zmiana klimatu wpływa na pani pracę? Nie wiem, więcej trzeba teraz oszczędzać wody, nie wiem, ludzie nie warto zakładać na przykład trawników, taka jest chyba moda teraz. Tak, tak, właśnie, ja sama też staram się wprowadzić taką modę, zrobiłam też taką akcję na Instagramie, żeby właśnie nie wydzielać w trawnikach wyspy i tam wsadzać różne dzikie kwiaty i po prostu nie kosić tego. I my tu mamy tą znaną naszą cebulową szachownicę. Że po prostu zwiększać ilość kwiatów, żeby było dla zapylaczy, dla owadów, dla ptaków, niektóre ptaki robią gniazda i to u nas też cieszy się wielkim powodzeniem wśród zwiedzających, bo każdy jest zainteresowany, tłumaczymy jak to zrobić i mówimy po co to jest, no i jest to ciekawe, bo nawet wokół każdego drzewa, które jest w trawniku, gdyby zrobić takie koła niekoszone i tam też powtykać jakieś kwiaty, no chociażby to nawet i te cebulowe, no bo krokusy też już są pożytkiem dla pszczół, kiedy kwitną. Czyli taka sterylność nie jest czymś dobrym. Nie jest. No nie mówię o takim już całkowitym zaniedbaniu. Puszczenie na żywioł, łąki kwietne. Tak, łąki jak najbardziej. Nawet chyba weszły dopłaty za pasy takie, zapomniałam jak to się nazywa, pasy łąkowe czy coś takiego, nawet sama rozważałam. On musi mieć tam ileś konkretnie metrów szerokości i długości i są za to dopłaty, więc te akcje
No, na pewno są bardzo słuszne. Jak najwięcej kwiatów. A czy ta zmiana właśnie klimatu, to, że tych opadów jest mniej, powoduje, że pani no, trochę innymi roślinami szachuje? Tak, no staram się też właśnie dobierać rośliny do siedliska i takie, które jakby mogą być podlewane, powinny być podlewane tylko w początkowym okresie, a potem jak się już zakorzenią, to wytrzymują długie okresy suszy. Mhm. Więc jak najbardziej propaguję takie rośliny, które wymagają mniej wody. No my tu mamy różnorodne siedliska, bo mamy też jeziorko i tam są rośliny wodne, no więc tutaj jakby nie mam kłopotu z wodą u nas. A ryby są? No powiem tak, były ryby, ale niestety wszystkie ryby zjadły czaple. Mhm. Bo czaple tutaj rezydują na tym właśnie olszowym zagajniku. I no bobry, to też mieliśmy historię z bobrami. No po prostu no, przyroda walczy o swoje, no i cóż poradzić. Ja zawsze podczas tej rozmowy podkreślam, że imponujące jest to, jaką społeczność pani zbudowała wokół siebie, wokół tego, co pani robi. Jakie to są zawody? Czy to są ludzie wykształceni z miasta, ze wsi? Może pani tak ogólnie coś powiedzieć? Różnie. Nie, to nie da się tego tak... Cały przekrój społeczeństwa. Tak, cały przekrój. No spotykałam różnych pasjonatów. Zupełnie nie ogrodników, ale już tacy kolekcjonerzy to są, nawet jak nie byli ogrodnikami, to już zostali i już przeszli jakby na ten zawód. A proszę powiedzieć, od czego zależy, czy ktoś połknie tego bakcyla? Czy ktoś no, wpadnie w tą pasję bezgranicznie? Tutaj są jakieś predyspozycje? Od osoby, która mogłaby go zachęcić, ja myślę. Co prawda mnie nikt nie zachęcał, wręcz zniechęcał, ale to przyszło. Ale nie, myślę, że no, nie da się tego tak określić, że nie ma jakiejś reguły, od czego to zależy. Każdy musi chyba sam zrozumieć, że to daje radość. No i po prostu jest to jakby hobby zupełnie inne, jakby niepodobne do wyjątkowe, niepodobne do każdego innego hobby. Bardzo zazdrosne i zachłanne, jeżeli chodzi o czas. Tak, i pracę fizyczną. Trzeba mieć zdrowie. Można i nie mieć zdrowie. Widziałam w telewizji teraz w angielskim programie kobietę bez rąk. Trzeba znaleźć odpowiednie narzędzia, żeby móc bez rąk pracować, mając tylko trzy palce. No wielu... Niepełnosprawnych też mogą pracować. W ogóle. Ale są ludzie, którzy często jednak zatrudniają jakieś ekipy do takich podstawowych prac ogrodniczych. Mhm. Pani poleca taki outsourcing, szukanie pomocy na zewnątrz, czy jeżeli człowiek może samodzielnie pewne rzeczy robić, powinien samodzielnie utrzymywać swój ogród w porządku? To jest sprawa indywidualna. No, ważne, żeby te rośliny, które się posadziło, żeby były otoczone odpowiednią opieką. Mhm. I wydaje mi się, że no, czy ktoś robi to sam, czy zatrudni kogoś, no nie jest chyba to aż na tyle istotne, no bo no, nie zmuszajmy kogoś, kto na przykład no, pracuje za granicą, a wraca na weekendy tylko do domu i chce pobyć z rodziną. No to, że ogrodnik mu się opiekuje ogrodem, jasne, to nie jest nic złego. Ważne, aby ten ogrodnik był dobrze wybrany. Na początku rozmowy, gdy panią przedstawiałem, wspomniałem o tym, że jest pani autorką kilku książek. Są to książki, które mają charakter taki bardzo praktyczny. Daje pani w tych książkach często takie podstawowe, trafne rady, jak sobie radzić z tymi ogrodami, jak te ogrody zakładać, jakie rośliny sadzić, jak ogród marzeń zaprojektować. No i taką podstawową radę właśnie od pani chciałbym teraz usłyszeć. Czy jest jakaś taka generalna rada, która może być właśnie uniwersalna i sprawdzić się w różnych sytuacjach? Co jest najważniejsze, żeby taki ogród założyć, żeby to był udany ogród? Ogród na miarę swoich możliwości. Czyli jeżeli zamierzasz sam go pielęgnować, no to nie można przekombinować tego ogrodu. No po prostu potem człowiek się martwi, że zrobiłem tu oczko wodne, ale nie dałem strefy jakiejś i to wszystko mi tam marnieje i tak dalej. No na miarę swoich możliwości.
No tu oczywiście ważna jest wielkość działki, prawda? Bo no, ludzie niekiedy mają nie wielkie działki, no, a to jest już wielkie uwiązanie. No to wtedy łąka. Wtedy część trawnika jako łąkę kwietną i koniec, no bo nie damy rady tego wypielić. Ten wymiar edukacyjny jest w Pani robocie ważny. A czy są ludzie, czy spotkała Pani takie osoby, które są jakoś impregnowane na Pani wiedzę, na wiedzę, którą Pani przekazuje? Nie, myślę, że to każdy jest w stanie jakby się przekonać do tego, no bo świadomość rośnie, że to jednak ogrody to też jakby cząstka tego całego wszechświata. I jakby my, pielęgnując czy tworząc te ogrody, tą cząstkę powiększamy, tą prawidłową, która powoduje, że będzie więcej właśnie tych kwiatów. Jakby no, ta świadomość w tej chwili rośnie. A na pewno i pandemia też bardzo ludzi skierowała w stronę ogrodów, że te właśnie, ja tu propagowałam już od lat, te warzywniki w skrzyniach. I po prostu, że możesz mieć ogród warzywny nawet na balkonie, w donicy. Jest tylko kwestia odpowiednio dobrać warzywa. Te moje książki myślę, że właśnie udzielają takich rad, że po prostu gotowe przepisy i można to już samemu wykonywać. A tak społecznie patrząc na Polaków, my jako nacja jesteśmy takimi ludźmi często w gorącej wodzie kąpanymi. Nam się spieszy, walczymy z czasem, a w tym, co Pani robi, o czym rozmawiamy, no tutaj pewnych cykli się nie przeskoczy. No drzewko rośnie ileś tam lat i tutaj nie ma sposobu, żeby pewne rzeczy przyspieszyć. Często jest też tak, że ludzie kupują sobie jakieś domy, nie wiem, po 50, po 60 i bardzo szybko chcieliby wokół siebie już mieć piękne otoczenie. No tutaj chyba trzeba dać sobie na wstrzymanie, prawda? No niekoniecznie, bo po prostu technologia tych firm, które produkują rośliny, poszła bardzo do przodu i można kupić dojrzałe drzewa, więc to jest chyba właśnie fajne. No wiadomo, że ten ogród tak na początku będzie wyglądał trochę może sztucznie, że to jest no od razu tak posadzone, ale można go wypełnić tymi mniejszymi roślinami, które jakby spowodują, że wtopi się to wszystko i za chwilę będzie wyglądało tak, jakby rosło tu od zawsze. A miała Pani w swoich realizacjach takie przygody, że przyjeżdżała taka wielka maszyna i sadziła takie drzewa dziesięcioletnie? Tak, czy? No to nawet więcej. Przyjmowały się? Tak, nawet zamawialiśmy takie platany z Holandii ogromne, kilkudziesięcioletnie z grubym pniem. Tak, akurat w tych przypadkach jak najbardziej to się udawało, no bo firmy, które to produkują, są doświadczone. To jest kwestia odpowiedniego szkółkowania, czyli przycinania korzeni i ciągle co roku rozwijają się te drobne korzenie, przez co ta bryła może być mniejsza i po prostu wypuści korzenie. Ja sama w zeszłym roku otrzymałam też takie drzewo na Dzień Drzewa Gromczewskich i po prostu ogromne i widzę, że puszcza pączki. Jaki gatunek? Klon Armstrong. Przepięknie przebarwiający się. Miałam teraz akurat etap na klony, które się przebarwiają na burgundowo. Brandywine, Armstrong, Red Sunset i tam jeszcze jakiś już zapomniałam. Kilka mam właśnie takich. Także jak najbardziej jest to możliwe. Tak samo jeśli chodzi o żywopłoty, są też gotowe żywopłoty, że kupuje się na metry. Jest to kosztowne, ale czasami no, może wystarczy jakieś chociaż jedno drzewo, które spowoduje, że ten ogród będzie wyglądał solite, na bardziej, tak, bardziej dojrzały. Sama też staram się sadzić, tylko przy tej ogromnej powierzchni no to nie jestem w stanie po prostu tego tak obsadzić od razu 40-letnimi drzewami. Trawa z rolki to już banał. Pani tak, pochwala rolki, to? Czy... Wydaje mi się, że to mit, że o, lepiej wysiać i po prostu wysianie trawy no zawsze kojarzy mi się, zawsze była ulewa. Jak sieliśmy trawę, to poszła ulewa i po prostu spłynęły wałeczki się porobiły i nasiona traw spłynęły w rabaty i potem się z tej kory pieliło potem ptaki przyleciały, a to tam gdzieś tam
nierówno się coś tam ktoś posiał i to po prostu walka z chwastami również. Rolka jest dużo szybszym rozwiązaniem i pochwalam tą Pani metodę. Danuto, proszę powiedzieć już tak powolutku kończąc, może zdradzić jakieś tajemnice Pani branży. No na czym to polega, że akurat Pani się udało wejść, tak mówiąc może pompatycznie, no na szczyt tej piramidy tutaj ogrodniczej w Polsce? Pracowitość, miłość do roślin. Tak jak no już wielokrotnie powtarzałam, że o ogrodach nie myślę tylko wtedy, kiedy śpię. Jak się w nocy przebudzę, to od razu tu planuję i po prostu, no nie wiem, myślę, że jeżeli odkryje się w sobie tą pasję, tu jest ważna pasja, systematyczność, pracowitość, umiłowanie tych roślin i po prostu postępowanie, żeby rosły jak najlepiej. Czyli emocje, bez emocji tak, tutaj nie ma w ogóle czego szukać. To jest taka miłość, po prostu ekscytacja, można powiedzieć. Jak się pojedzie do tej Anglii, do jakiegoś ogrodu, gdzie nigdy nie byłam, to pierwszy moment to jest po prostu taki, no nie, trudno to opisać, taka adrenalina. Ci jedni skaczą na bungee, to jest coś takie może podobne. Nie chcę być niedyskretny, ale no z tej ciężkiej pracy, z tych emocji, o których rozmawiamy, no przyszedł też w pewnym sensie na jakiś sukces finansowy w pani życiu. No tutaj chociażby to, że kupiła to, pani tutaj kawał pola. No każda roślina to jest jakiś tam spory wydatek. Można na tej robocie, w tym zawodzie, nie wiem, dobrze zarobić. To jest intratne zajęcie generalnie. To znaczy podejście większości ludzi jest takie, że ogród można samemu założyć albo że kosztuje tanio. Oczywiście pochwalam to, że samemu się rozmnaża, hoduje od roślinki, bo też podpowiadam takie rozwiązania, jak tanio założyć ogród. Ale no, da się na pewno, bo ogród zawsze musi być jakimś procentem od całej inwestycji. Nie można podchodzić do tego, że dom jest zbudowany za 4 miliony, a ogród załatwimy za 50 tysięcy. No nie da się, jest to jakiś procent tego. Element całej inwestycji. Tak, no na pewno jest w tej chwili jest coraz gorzej z tym, że spada jakby ta opłacalność, bo nawet wyceniając ogrody po starych cenach z poprzednich lat, ludziom się wydaje, że są za drogie. Czyli co, ten rynek się trochę popsuł, po prostu brakuje inwestorów. Tak, brakuje inwestorów, no ale wydaje mi się, że rynek też psują nowe firmy, które robią tanio, a niekoniecznie dobrze, bo nawet ostatnio zadzwoniła do mnie pani, że posadzili żywopłot ze świerków serbskich w glinie, nic nie podsypując, wszystko się zatopiło i padło. I po prostu, i to prawdopodobnie zrobili tanio. Ja bym to zrobiła drożej, ale przekopując rabatę, odpowiednio ją użyźniając, robiąc odwodnienie, to zaraz ktoś by powiedział, po co to odwodnienie, i zaraz drogo i nas nie weźmie, a weźmie tych, którzy posadzą mu w tej glinie, ale to padnie. Więc to chyba nie na tym polega. Myślę, że firma, która robi dobrze, zawsze znajdzie zwolenników i komuś, kto go zleci. No oczywiście tych zleceń jest teraz mniej, bo właśnie przez takie działania. Ale to chyba w każdym zawodzie. Ale wspomniała pani, że już tak ostrożniej pani te zlecenia przyjmuje. Tak, bo dużo pracujemy tutaj. No tak jakby chcemy tutaj sobie zrobić takie miejsce, ja tak mówię, no na starość, prawda? Mhm. Żeby być jeszcze potrzebnym, żeby móc przekazywać wiedzę, zrobić jakiś pawilon, w którym będzie można prowadzić wykłady, czy teraz już prowadzimy też warsztaty. Czyli nic nie nauczy tak, jak uczestniczenie w tym, bo słuchanie, oglądanie programów, tak, ale jak się to fizycznie dotknie i się z tym człowiekiem rozmawia. Nieraz idę z kimś, kto zwiedza ogród i mówi, pani Danusiu, ja przez godzinę się dużo więcej dowiedziałam, niż tam naczytałam się tych książek i w ogóle. Zada mi pytanie, ja już to. Inne pytanie, to tak. Trzeba tak. Tutaj ta mączka wygląda tak, tu trzeba to zrobić. Siłkowanie tym, dlaczego nie, a dlaczego tak. I po prostu mnóstwo pytań pojawia się na takim bezpośrednim
kontakcie. Wspomniała Pani, że są ludzie, którzy budują elegancki, drogi dom i mają pomysł, żeby ogród zrobić we własnym zakresie, samodzielnie często, czy takimi metodami gospodarczymi. Tu chyba trzeba też, jakby nie można tego jakby krytykować w 100%, ale trzeba jakby powiedzieć głośno, że tutaj każdy błąd powoduje no, ten stracony czas. No, tak, jeżeli posadzimy drzewo, drzewo uschnie, no to mamy 2 lata do tyłu z całą inwestycją. No może niekoniecznie zaraz uschnie, tylko ważne, czy w dobrym miejscu go posadziliśmy, bo potem już się przesadzić nie da, prawda? Wydaje mi się, że warto zainwestować w projekt chociażby. No i od dobrego projektanta, który się na tym zna. No bo ktoś powie, że aha, ktoś chce 3000, a ktoś zrobi, że za 500, prawda? No ale czy ten, który robi za 500, ma odpowiednią wiedzę do tego i teraz wydasz 500, ale się okaże, że efekt ogrodu nie będzie zachwycający, ani zgodny z twoimi jakby wymaganiami i będzie taki dobór roślin, że zostaną to wyrzucone pieniądze w błoto. Więc trzeba zrobić po prostu projekt, a potem latami realizować sobie. A można powiedzieć, że optymalnym rozwiązaniem jest projekt i wykonawstwo w jednej firmie? Czy to nie ma takiego znaczenia? Nie wszystkie firmy mają wykonawstwo. Niektóre zajmują się wyłącznie projektowaniem. Mają ogromne studia projektowe i robią projekty, które ewentualnie robi ktoś inny albo mają jakąś zaprzyjaźnioną firmę. Nie wszystko to jest tak powiązane. A u Pani jak to wygląda? Tak z ciekawości. U nas jest, tak, jest i projekt i wykonawstwo. Albo tylko projekt, albo tylko wykonawstwo. Niechętnie wykonuje projekty innych. No tak, bo to zbranie odpowiedzialności za czyjś pomysł. Jeżeli pomysł, zgadzam się z tym pomysłem, to jak najbardziej. Ale często to jest tak, że jest zaprojektowany bardzo drogi zbiornik wodny ze szlachetnych materiałów, a nikt nie pomyślał o tym, jak ten zbiornik będzie oczyszczany. No, nalanie wody do zbiornika to nie polega na tym, że ta woda będzie czysta, a nie chcemy chyba sypać tam non-stop chloru, żeby nam się ptaki otruły, tylko my podchodzimy do tego mądrze, że jeżeli zbudowaliśmy fontannę, to zewnętrzna oczyszczalnia jest gdzieś daleko, ale jest cyrkulacja wody i rośliny oczyszczają tą, więc taki projekt po prostu odmawiam realizacji, bo to jest taka utopia, że jest coś wymyślone, ale nie ma to sensu później w użytkowaniu. Albo są tak głupio dobrane rośliny, że malwy z bambusami. No to absolutnie, to okay. Jest nie ten poziom, to po prostu nie. Jeżeli mydło jest, i powidło, tak? Trochę. Tak, nie, no po prostu nie te światy w ogóle. Polska, wieś, prowincja. A na końcu 2 floksy. I no to ostatnio właśnie mam taki temat. Także będę na pewno przerabiała dobór roślin. Więc ludzie płacą często za no takie te projekty nieprofesjonalne, że ktoś skończył 2 tygodnie kurs i już jest projektantem. Gdzieś tam coś liznął i już, bo to po prostu ogrodnictwo nie wymaga takiego certyfikatu ani odpowiedzialności, jaką ma lekarz. Wydaje się, że to każdy może zrobić. A cóż to jest wykopać dołek i posadzić roślinę? Tylko no właśnie, czy ten dołek będzie okrągły, kwadratowy, czy on jest w glinie i nabierze wody i się wszystko utopi. No jakby to jest, wszystko trzeba jakby przewidzieć, przemyśleć. My oczywiście, jeżeli projektujemy ogród, często go realizujemy. No wspaniale nam się rozmawia. Tutaj różnych wątków, tematów jest mnóstwo. Tak jak opowiada Pani o tym projektowaniu, też takie pytanie się nasuwa, czy jeździ Pani dużo po Polsce? Czy można z Pani usług skorzystać, nie wiem, w Zakopanem, czy w Krakowie? Można, nawet w Stanach. Nawet w Stanach. Tak, mam dużo projektów zagranicznych. Ale to online rozumiem, jakaś telewideokonferencja i tak dalej. Tak, online i po prostu odpowiednio przedstawione musi być wszystko na tej działce. Filmy są ponagrywane. Czyli nie ma potrzeby bycia na miejscu, dotknięcia tej ziemi, powąchania okolicy i tak dalej. Nie jest to takie konieczne. Wizja oczywiście pomaga, wizja lokalna. Kierunki działki, stron świata niezbędne. Tak, ale tak. Wszystko, jeżeli jest dobrze opisane na działce,
tu jest takie sąsiedztwo, tu jest takie, wszystkie strony świata. Jakby na tyle mam doświadczenia i wyobraźni, że potrafię z powodzeniem też zaprojektować, nie widząc tej działki. Na koniec znalazłem taki cytat. Znany angielski ogrodnik powiedział, że on mówił o sobie, że nie chce być kustoszem swojego ogrodu, lecz stale jego twórcą. Tak, tak. To chyba trochę też pani przyświeca. To powiedziała Helen Dillon, czyli ogrodniczka. Ogrodniczka. Tak, że, która w wieku po 70, a być może nawet po 80, sprzedała swój cudowny ogród w Dublinie, do którego nie dotarłam niestety, a miałam w planach, ale nie byłam jeszcze w Irlandii, i rozpoczęła po prostu tworzenie nowego ogrodu. I ja jakby porównuję się trochę do niej. Jestem o ileś tam lat młodsza, ale też jakby przechodzę ten sam etap. Nie chcę być kustoszem swojego ogrodu w Komorowie, a stale coś tworzyć. Bardzo dziękuję, tego pani życzę. Życzymy dużo zdrowia, realizacji swoich wspaniałych pasji. Tylko przypomnę, że rozmowę poprowadził Tomasz Barański, a gościem Skarbca Angory była Danuta Młoźniak, znana projektantka i założycielka wielu wspaniałych ogrodów w Polsce, ale tak jak słyszymy, również poza naszymi granicami. Tak. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski.